Jan był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego. Jeśli chodzi o zestaw tekstów ewangelicznych, w których mowa jest o świętym Janie, to ich liczba stawia go zaraz po świętym Piotrze na drugim miejscu. Łącznie we wszystkich Ewangeliach o świętym Piotrze wzmiankuje się aż 68 razy, a o świętym Janie 31 razy. Początkowo Jan był uczniem Jana Chrzciciela, ale potem razem ze świętym Andrzejem, bratem świętego Piotra, poszedł za Jezusem. Musiał należeć do grona najbardziej zaufanych uczniów. To właśnie Janowi, wraz z Jakubem i Piotrem, Jezus ukazał swoje bóstwo na górze przemienienia. Inne wydarzenia, których Jan był naocznym świadkiem, to wskrzeszenie córki Jaira oraz modlitwa Jezusa w ogrójcu. Jan jako jedyny z apostołów trwał przy Jezusie aż do końca, aż do Jego śmierci na krzyżu. Chrystus nadał Janowi i Jakubowi jego bratu przydomek, Synowie gromu. Jan zostaje wezwany razem ze świętym Piotrem, aby przygotowali Paschę Wielkanocną. Podczas ostatniej wieczerzy Jan spoczywał na piersi Zbawiciela. To, jemu konający Chrystus na Golgocie powierzył swoją matkę. Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jan przybył razem z Piotrem do grobu, gdzie ujrzał i uwierzył, że Chrystus żyje. W dziejach apostolskich Jan występuje na początku jako nieodłączny towarzysz świętego Piotra. Obaj idą do świątyni żydowskiej na modlitwę i dokonują u jej wejścia cudu uzdrowienia paralityka. Jan z Piotrem zostają delegowani przez apostołów do udzielenia Ducha Świętego w Samarii. We dwóch przemawiali do ludu, oboje też zostali pojmani i wtrąceni do więzienia. O Świętym Janie apostole wspomina także Święty Paweł w liście do Galatów. Nazywa go tam filarem Kościoła. Jan przebywał przez wiele lat w Jerozolimie, potem prawdopodobnie w Samarii, a następnie w Efezie. To tam napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Wynika z nich, że jako starzec kierował niektórymi gminami chrześcijańskimi w małej Azji. Tradycja wczesnochrześcijańska okazywała żywe zainteresowanie losami świętego Jana Apostoła po zmartwychwstaniu i w wstąpieniu Pana Jezusa. Święty papiarz i święty Polikarp szczycą się nawet, że byli uczniami św. Jana, podają nam pewne cenne szczegóły z jego późniejszych lat. Podobnie święty Ireneusz przekazuje nam zaczerpnięte z tradycji niektóre wiadomości. Z tych wszystkich źródeł wynika, że Jan głosił Ewangelię albo w samej Ziemi Świętej, albo w jej pobliżu, a to ze względu na Matkę Bożą, nad którą Chrystus powierzył mu opiekę. Po wybuchu powstania żydowskiego Jan schronił się zapewne w Zajordanii, gdzie przebywał do końca wojny, to jest do roku 70. Stamtąd udał się do Azji Mniejszej, gdzie pozostał aż do zesłania go na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana. Po śmierci cesarza, apostoł wrócił do Efezu, by tu, za panowania Trajana, zakończyć życie jako prawie stuletni starzec. Potwierdzają to Ireneusz i Polikrates, biskup Efezu. Na wyspie Patmos powstaje ostatnie dzieło świętego Jana Apokalipsa. W wieku II lub trzecim powstał w Azji Mniejszej apokryf Dzieje Jana. Główną treścią apokryfu są cuda, jakie Jan miał zdziałać w Rzymie i w Efezie. W opisach znajduje się tam wiele legendarnych motywów, że trudno wydobyć z tego apokryfu prawdę. Utrwaliło się jednak podanie, że Domicjan usiłował najpierw w Rzymie otruć świętego Jana. Kielich pękł i wino się rozlało w chwili, gdy apostoł nad nim uczynił znak Krzyża Świętego. Wtedy cesarz kazał go męczyć we wrzącym oleju, ale święty wyszedł z niego odmłodzony. Przez kilkaset lat, do roku 1909, 6 maja było nawet obchodzone osobne święto ku czci świętego Jana w oleju. Na pamiątkę cudu z winem, w dniu liturgicznego wspomnienia świętego Jana, to jest 27 grudnia, w kościołach błogosławi się wino świętego Jana. Święty Jan Apostoł zmarł śmiercią naturalną w Efezie około setnego roku. Pierwszą zmiankę o grobie świętego Jana w Efezie podaje w liście do papieża świętego Wiktora, biskup Efezu, około 191 roku. Święty Grzegorz Stur wspomina o cudach, jakie działy się przy tym grobie. Badania archeologiczne przeprowadzone w 1936 roku potwierdziły istnienie tego grobu. Dzisiaj z wielkiej metropolii, jaką niegdyś był Efes, pozostały jedynie ruiny, a na nich powstała mała wioska turecka. Święty Jan Ewangelista jest patronem Albanii i Azji Mniejszej. Ponadto aptekarzy, bednarzy, dziewic, owczarzy, ślusarzy, teologów, uprawiających winorośle oraz wdów. Ponadto zawodów związanych z pisarstwem: pisarzy i skrybów, introligatorów, kopistów, kreślarzy, litografów i papierników. Kult świętego Jana Apostoła w kościele był zawsze bardzo żywy. Najwspanialszą świątynię wystawiono mu w Rzymie. Jest nią Bazylika na Lateranie pod wezwaniem świętych Jana Szciciela i Jana Apostoła. Zwana jest ona również Bazyliką Zbawiciela, matką wszystkich kościołów chrześcijańskich, gdyż jako pierwsza była uroczyście konsekrowana przez papieża Sylwestra I i dotąd jest katedrą papieży. Do Jana apostoła szczególne nabożeństwo miały święta Gertruda i święta Małgorzata Maria La Właśnie w dniu dzisiejszym, w dniu jego święta, miała objawienia dotyczące nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. W ikonografii święty Jan przedstawiany jest jako młody apostoł, bez zarostu, w tunice i płaszczu. Najczęściej występuje w scenach będących ilustracjami tekstów Pisma Świętego. Jest jedną z centralnych postaci podczas Ostatniej Wieczerzy. Jego postać występuje bardzo często w scenach ukrzyżowania Chrystusa. Jego atrybutami są gołębica kielich z hostią, kielich zatrutego wina z wężem, kocioł z oliwą, księga, orzeł w locie na księdze lub u jego stóp siedem apokaliptycznych plak oraz zwój. Módlmy się. Boże Ty nam objawiłeś tajemnicę Twojego słowa przez świętego Jana Apostoła. Oświeć nasze umysły, abyśmy podjęli i umiłowali naukę, którą głosił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.